Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki odcinek trochę opowiadający o tym, co było wczoraj, ale też będę, jak ktoś jest zainteresowany, sprawdzał, jak nam się udało przerobienie kuchenki z Wojtkiem, tej amerykańskiej, bo jestem sam ciekawy, pierwszy raz jej będę używał. Słuchajcie, wczoraj pierwszy raz widziałem takie zjawisko w ogóle. Ja myślałem, że to jest niemożliwe u nas. I jeszcze rok temu, dwa lata temu bym się dał zabić za to, że nie, w górach to jest niemożliwe, żeby tak szybko szły chmury, żeby tak szybko szła ulewa, żeby tak szybko szła burza. Na moim Instagramie wczoraj możecie zobaczyć minutowy czy ponadminutowy film, gdzie widać od panoramę od Szyndzielni, Pilsko i Chrobaczą Łąkę, czyli odległość niesamowita, nie? Można by było sobie wyobrazić. Minutę, ściana po prostu chmur, ściana deszczu i burza z takim dość rzęsistym deszczem. Sfilmowałem to, bo pierwszy raz coś takiego widziałem, co nie? Ale dobra. Dzisiaj jesteśmy w takim terenie. Akurat łazimy sobie tu i ówdzie takim starym korytem rzeki, którego tutaj akurat w tym miejscu normalnie nie ma, a dzisiaj jest o taka woda po tych wczorajszych opadach. Dlaczego wam to pokazuję w ogóle? No dlatego przede wszystkim, że woda potrafi zrobić różne rzeczy. Popatrzcie, tutaj akurat jest to wybrane naturalnie przez wodę. Jej generalnie, tak jak mówię, w sezonie, kiedy jest sucho, jej tu nie ma. Natomiast wystarczy jedna porządna ulewa i robi się po prostu mokro. Śpicie sobie gdzieś tam, nagle leci wam woda, nie? Na to trzeba uważać w górach troszkę. Jeszcze jedną rzecz wam chcę pokazać, bo ostatnio koledzy z innego kanału pokazywali, jak ktoś syf zrobił na miejscówce. Popatrzcie, są reklamy w telewizorni chyba też, chociaż nie mam, ale widziałem w internecie, tam panie posłanki skuksy piją i zalnocuj w lesie i takie inne rzeczy. Popatrzcie, żywa sosenka. Żywa sosenka. Life no trace po polsku. Nie ma śmieci na całe szczęście, ale pozostawione w fajnym stanie, nie? Tutaj widać, że było piłowane piłką. O, proszę bardzo. Tutaj mamy całość. No tak to wygląda, jak ludzie ruszają do lasu, ale to nie jest związane z programem Zanocuj w lesie, bynajmniej. Tylko co roku tak jest, że jak przyjeżdżają turyści, to takie rzeczy można zaobserwować na dole. Na górze raczej nie, na dole. No, natomiast pandemia się skończyła, widać to dość mocno, choćby nawet po tym, że w samych Wadowicach turystów jest mnóstwo, przyjeżdżają już są wycieczki, takie inne historie. Natomiast pojawiają się ludzie, którzy chcą wyjść w teren, którzy chcą wyjść właśnie w góry. Coraz więcej takich ludzi jest. Muszę wam powiedzieć, to mnie bardzo cieszy, bo rzeczywiście jest tutaj co oglądać. Jest tutaj gdzie pójść, jest tutaj co zobaczyć. Nie ma jakichś wielkich wzniesień, nie ma wielkich gór, ale pomimo tego jest pięknie. Jest jeszcze dziko w miarę w niektórych miejscach i jest spokój.
ludzie bardzo chętnie płacą za to, żeby ich oprowadzić właśnie w takich miejscach, żeby pokazać im, jak tam dojść, co można tam robić, co można robić, jeżeli nie można palić ognia, w jaki sposób to pozwiedzać mądrze, w jaki sposób ktoś może przekazać wiedzę na temat tych miejsc, na temat danego szlaku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest fajne. Przypominam wam, że przewodnikiem miejskim może być każdy, natomiast przewodnikiem beskidzkim tylko osoby, które mają papier, czyli osoby, które mają egzamin państwowy i papier wydany z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na dane pasmo górskie. Beskid Mały, Beskid Niski, Beskid Wyspowy, Bieszczady itd., 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 ponieważ przewodnik beskidzki tak naprawdę jest od Bieszczad aż po Beskid Mały. Wszystkie pasma górskie od Bieszczad aż po Beskid Mały. Tak jak prowadzi główny szlak beskidzki, 600 km niecałe. Najdłuższy chyba szlak w Polsce? Nie jestem pewien. Ale na pewno najbardziej do niego jestem przywiązany, bo najczęściej uczęszczam tym szlakiem. Także dla mnie na pewno jeden z piękniejszych szlaków i kupa wspomnień, kupa przeżyć z nim związanych z racji miejsca zamieszkania, z racji wiedzy na temat tego szlaku, jaką posiadam. Zobaczcie. Dzisiaj ma nie padać. Według prognoz pogody sobie wziąłem, sprawdziłem przed wyjazdem z domu prognozę pogody. No i dzisiaj trochę chcę pochodzić i tak jak mówię, być może napiję się herbaty z tej kuchenki, bo kiedyś ją muszę przetestować, a dzisiaj jest 14 stopni, więc ta kuchenka jak najbardziej może się przydać, dlatego że jest troszkę zimniej niż zwykle o tej porze roku. Paprocie i wysoka trawa. Bliskość rzeki, bliskość zbiornika wodnego. Nie pchajcie się w taki teren nigdy pod górę. Lepiej jest kawałeczek obejść, jeżeli nie macie odpowiednich ubrań, bo paproć to siedlisko kleszczy, tak naprawdę. Taki najazd wam zrobię celowo. Odtąd aże. O. Mrowisko. Takie duże. Na zboczu. Mrówki czują się bezpiecznie, ponieważ tutaj nigdy nie wieje jakoś mocno wiatr, dlatego że jest to zbocze, jesteśmy osłonięci w tym momencie od wiatru, no i sobie żyją. Popatrzcie, troszkę podejdę, żeby wam pokazać. Widzicie, ile tego jest? Kolejny przykład na głupotę, Live No Trace po polsku, żywa brzoza. Ktoś sobie zbierał rozpałkę, nie stać go było, żeby podejść i oderwać to, co odchodzi. To ponacinał nożem, bo tak było po prostu wygodniej. A można przecież zbierać to w taki sposób. Dzisiaj po raz pierwszy użyłem worka zrzutowego od mojego przyjaciela Maćka, jak pamiętacie. Worek prezentuje się zacnie i spełnia swoją rolę, także jeszcze raz dzięki Maciuś. A my pójdziemy sobie teraz tutaj zobaczyć, czy żabki już
mają tutaj swój skrzep. Tu już jest nieco wyżej. W dalszym ciągu idziemy tym strumieniem, tylko że tutaj on już występuje normalnie przez cały rok. A żabki zazwyczaj były tutaj, ale widzę, że jeszcze ich nie ma. Tutaj mają takie miejsca właśnie, o, jak to, w którym składają sobie swoje jajeczka na spokojnie, albo takie jak tutaj. Popatrzcie, tutaj też pod takimi korzeniami można czasami pstrąga tęczowego zaobserwować, jak sobie spływa z góry pod kamieniami, pod właśnie takimi korzeniami. Jesteśmy już w terenie niedostępnym dla turystów. Jak widać, bardzo stromo. Nie ma już żadnych ścieżek, ścieżynek. Idziemy w dalszym ciągu w bliskości strumienia. Ciekawostką jest to, że ludzie głównie chodzą utartymi szlakami. Nie schodzą w takie miejsca jak to. Co dla mnie akurat dobrze się składa, bo ja lubię pobyć sam w ciszy. Tak, dla przypomnienia, bo mam stół, bo pilarze nam wycięli drzewa. Ta kuchenka to jest oryginalny podgrzewacz Armii Stanów Zjednoczonych. I tak, w co ona była wyposażona? Była wyposażona w te trzy dziurki tutaj, z każdej ze stron. Była wyposażona po trzy dziurki na górze. Resztę zrobiliśmy my z Wojtkiem, bazując na doświadczeniu, jakie nabyliśmy, będąc na biwaku. Tutaj wkłada się kubek. Kubek opiera się na tym wycięciu. Tutaj wkładamy tutaj paliwo stałe, możemy dorzucać drewienka, ewentualnie postawić to tak i w ten sposób zrobić z tego kuchenkę. Dzisiaj będziemy grzali tak i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Do podgrzewacza włożę jedną kostkę paliwa stałego oraz rzeczy, które znalazłem w razie oczywiście potrzeby. Na obecną chwilę zostało włożone kilka patyczków, rozpalone paliwo Esbit, jak widzicie, pali się, jeszcze nie zdołało się rozpalić. Mogę polecić zapałki kowbojskie firmy Miltek, bardzo dobrze się rozpalają. Można je odpalać od wszelkiej szorstkiej powierzchni. Do kubka nalałem 300 ml wody, ponieważ kuksa ma 210, więc tyle wystarczy. No i zobaczymy, w jakim czasie nam się to ugotuje. Mamy 16:09, poczekamy. Po co były robione te dziurki i to wycięcie? Nie po to, żeby ładnie wyglądało, tylko po to, żeby nie był duszony płomień. Jak widać, w tym momencie ten płomień w żaden sposób nie jest duszony. Być może jeszcze tutaj od spodu dwie dziurki z jednej i z drugiej strony trzeba będzie wywiercić. Na ten moment jednak mamy wolny przód. No i zobaczymy, jak to nam się będzie wszystko gotować. Biorąc pod uwagę, że kubek Armii Amerykańskiej ma właśnie wycięcie, tak zwaną nerkę, możemy sobie tędy podrzucać
patyczki drobne celem ewentualnie zwiększenia wydajności naszego kochera. Jeżeli chodzi o wydajność kuchenki, nie możemy na nią liczyć. Co więcej, myślałem, że jest to produkt, w którym się zakocham od pierwszego wejrzenia. Okazuje się, że niestety nie. Więc nie wszystko, co amerykańskie, jest dobre. Popatrzcie, dołożyłem trochę patyków. W momencie, kiedy to położę, mimo tego, że on ma tutaj oparcie, mimo tego, że są dziurki, mimo tego, że jest niepełny kubek, bo to jest kate i tutaj jest prześwit, to się nie gotuje tak, jak powinno. W momencie, kiedy postawimy ten kubek w ten sposób, no to jest zdecydowanie lepiej, ale w tym momencie zużyjemy na pewno większą ilość paliwa. Równo 10 minut. Ja postawiłem kubek w ten sposób i dołożyłem patyków, ale jak widać, zagasił to, co miał zagasić, a w zasadzie nie miał zagasić. Zagasił to drewno. Być może przy paliwie stałym o dobrej, dużej wydajności moglibyśmy pokusić się o zagotowanie wody, powiedzmy, na dwóch tabletkach w takim kocherze. Niemniej jednak dla mnie jest to niewystarczające, nie spełnia moich oczekiwań. Oczywiście pozostałości zalałem wodą. Sprawdźmy zatem, co zostawia pod spodem kuchenka. Kuchenka, czy podgrzewacz, czy kocher, pod spodem zostawia ślad. Minimalny, ale zostawia. Nie wszystko amerykańskie, co się świeci, można by było powiedzieć. Na pewno ten podgrzewacz spełni swoją rolę, jeżeli będę używał paliwa stałego, tylko i wyłącznie. Zresztą po to on został stworzony tak naprawdę, do paliwa stałego. I przy paliwie stałym spełni swoją rolę. Niemniej jednak ma dużą przestrzeń, którą trzeba ogrzać i z racji tego jest mniej wydajny niż kuchenki niższe, bądź kuchenka z trzech kamieni, którą kiedyś pokazywałem, bądź trzech patyków. Więc nie zawsze warto jest wydawać pieniądze, czasami warto jest po prostu pomyśleć. Kuchenka z trzech kamieni wygląda mniej więcej tak. Wykopujecie niewielki dołek, układacie trzy kamienie, w środek wkładacie paliwo stałe, kładziecie kubek z wodą i macie kuchenkę. Kuchenka z trzech patyków. Ostrzymy sobie trzy patyczki. Powinny być żywe. Ja tutaj zastosowałem martwe drewno, żeby nawet do eksperymentów nie używać tutaj drewna, drzewa żywego. Wkładamy kubek. Ten kubek stoi nam bardzo komfortowo i możemy gotować na kuchence. Oczywiście należy pamiętać, żeby wykopać tutaj dołek. Ja kopałem go przy okazji pokazywania kuchenki z trzech kamieni. Taka sama zasada jest przy kuchence z trzech patyków.
Warto pamiętać przy każdej jednej kuchence na paliwo stałe, że matka natura obdarzyła nas doskonałym paliwem stałym, żywicą. Żywica wydobywa się z ran, które zadajemy drzewu. Taką żywicę zbieramy na chusteczkę na przykład higieniczną, bądź na kawałek bawełny, którą zmechacimy. Można to odpalić od krzesiwa. Mamy paliwo stałe albo doskonałą rozpałkę do ogniska. Moi drodzy, po raz kolejny pojawi się w moim materiale określenie kreatywność. No właśnie mieliście przykład kreatywności. Kreatywność bierze się z doświadczeń, bierze się z pomysłowości, bierze się z ćwiczeń, bierze się z pewnych przeżyć, których doznaliśmy, które w danym momencie potrzebowaliśmy coś na szybko zrobić. Jak widzicie, można zakupić kuchenkę za złotych 5, za złotych 3, za złotych 69, tak jak w przypadku tego podgrzewacza właśnie amerykańskiej armii, który okazał się nietrafiony w moim przypadku. Dlaczego go kupiłem? Czy go chciałem testować? Nie. Chciałem go poużywać. Chciałem, żeby był dla mnie, okazał się dla mnie dobrą pomocą w tym, żebym sobie mógł na przykład zrobić herbatę w terenie. No i zrobiłem sobie na paliwie stałym. Jak najbardziej zrobiliśmy sobie kilka herbat, będąc na górze, na biwaku. No ale niestety, jeżeli mamy ograniczoną ilość paliwa, a dzisiaj zaimprowizowałem taką właśnie sytuację, że miałem ograniczoną ilość paliwa, miałem jedną kostkę S-bit, małą, no to ten podgrzewacz w żaden sposób mi się nie sprawdzi. Tutaj muszę mieć na uwadze, że powinienem być zaopatrzony w dużą ilość paliwa stałego, jeżeli będę chciał korzystać z takiego akurat rozwiązania, jakim jest ten podgrzewacz, ponieważ on jest świetny przy dużej ilości paliwa stałego, ale w sytuacji awaryjnej w żaden sposób, jak widzieliście, się nie sprawdzi, tak? Zdecydowanie lepiej się sprawdzą improwizowane metody gotowania wody, które wam pokazałem. Przepraszam. Na początku materiału powiedziałem, że każdy może zostać przewodnikiem miejskim, a przewodnikiem górskim, czy to beskidzkim, czy tatrzańskim, trzeba mieć uprawnienia. Uprawnienia wydawane przez marszałka województwa małopolskiego po 1,5-rocznym kursie, przejściu wszystkich pasm gór od Bieszczad aż po koniec Beskidu Małego. Po poznaniu topografii tego rejonu, historii i tak dalej, wysłuchaniu bardzo mądrych ludzi, można takie uprawnienia otrzymać, wieńczy to egzamin państwowy i wręczenie tychże uprawnień do wykonywania takiego zawodu. W Polsce też każdy może być instruktorem survivalu albo bushcraftu, dokładnie na zasadzie takiej, jak może być pilotem czy przewodnikiem miejskim. Nie potrzeba do tego żadnych uprawnień, bo jest to zawód wolny, zajęcie wolne. Może to zrobić każdy. Każdy może sobie powiedzieć, ja byłem, nie wiem, harcerzem, ja byłem żołnierzem, ja byłem strażakiem, ratownikiem medycznym, kimś tam jeszcze i mogę jakąś wiedzę specjalistyczną z tego zakresu przekazywać i uczyć ludzi, ponieważ mam dar do tego, żeby przekazywać odpowiednią wiedzę w odpowiedni sposób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że każdy może być, natomiast też każdy może powiedzieć sobie do siebie takie słowo: będę się uczył, pogłębiał swoją wiedzę i edukował się
ponieważ jest to moje hobby. Daję na to swój wolny czas, daję na to swoje pieniądze, daję na to swój zapał. Z tego nie oczekuję jakichś tam wielkich profitów, bo z tego wielkich profitów nie ma, bo to jest nisza na rynku na ten moment. I każdy z nas powinien się uczyć, praktykować, ćwiczyć, pogłębiać swoją wiedzę. I każdy, niezależnie od tego, czy jest instruktorem, czy też nie jest instruktorem, tą wiedzą, którą posiada, powinien dzielić się z innymi po to, aby zarażać swoją pasją, aby dawać swoją pasję innym, aby pokazywać, co jest dobre w swojej pasji, aby mówić prawdę, co warto, a czego nie warto spróbować, aby pokazywać piękno, aby gromadzić wokół siebie ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i podobne przekonania. To wszystko, bo za dużo się ugadałem, a tak naprawdę niewiele z tego wynika. Ja zakładam, że osoby, które będą miały to zrozumieć, to zrozumieją. Osoby, które nie będą chciały, to nie mój problem. Sorry, taki mamy klimat. Tyle z mojej strony. Zostańcie w duchu. Zapraszam do lasu.